Tak więc sytuacja 3-2, już wiemy, gdzie ten atak jest przeprowadzony. My jesteśmy dobrze ustawieni, bo dwójkowo na tym bombsite A. Tak więc decyzja trafiona, no i teraz Sobol, no jednak ten zasięg tej broni nie pozwolił na zdobycie eliminacji. Marki będzie wychylał przez tego smoka, czy też jednak nie, no ale jednak Sydney daje trafienie z tej jabłupy. Sydney kontra Marki, Casey, obydwoje bardzo mocno obici, jedno trafienie dla Sydney'a, tak więc jest ogromna szansa, żeby Sydney ugrał tutaj tego klasza w sytuacji 1-1, ale Casey zmienia decyzję, on już szybko rotuje pod bombsite B, wie, że on jest odpuszczony, nasz snajper daleko, daleko w tyle, no i nie uda mu się tutaj teraz na pewno złapać zawodnika Unicorns of Love. Ale zobaczymy, jak teraz to będzie wyglądało i pięknie Sydney zdobywa trafienie, tak więc fantastycznie ułożyła się nam ta runda. Proszę bardzo, Lunatic gra jak natchniony, jak na razie nie myli się z tej snajperki, chociaż teraz Crisby eliminuje Morelza, no i nadal jest groźnie, jest sytuacja 2-2 i bardzo blisko teraz terroryści obok naszego snajpera, ale jest Sobol, który daje dwa trafienia, no piękne headshoty w wykonaniu Sobola. No on praktycznie ginie jako pierwszy co rundę, jest dla nas takim łatwym kąskiem, łatwym trafieniem. Ale to już nie nasz problem, ależ teraz jednak Kirby odpowiada, już myślałem, że Darko zdobędzie tą eliminację, a ten samobit od 22 punktów zdrowia, ale jednak Morales na szczęście w tym całym zamieszaniu się odnajduje i daje dwa trafienia, jeszcze Sydney i po raz ostatni Morales. No i teraz widzimy, że już wszystko będzie kierowało się pod bombsite A i czy uda nam się powstrzymać naszych rywali. Na szczęście Darko otwiera nam to rundę, dopiero Crisby odpowiada, w międzyczasie Lunatic daje trafienie ze snajperki, tak więc znowu mi przewadza, ale jednak Denim daje wyrównanie Marki i Crisby, tak więc Sydney na szczęście dwa razy. No i teraz w klaczu, 1-1, Crisby kontra Sydney, kto wyjdzie zwycięsko z tego pojedynku? Daje się podłożyć bombę, Crisby już będzie się chował na gnieździe, tak więc jest to dobra sytuacja, jeżeli Sydney by teraz zauważył swojego rywala, tak jest, dostrzegł jego głowę, no i łatwy frag dla Sydney'a, no czuje się jak ryba w wodzie, piękne trafienie. Czasem przedostatnia runda pierwszej połowy. Przed nami 12-1, dominacja, no i to jest bardzo dobra sytuacja dla nas, żeby zdobyć 13 rundę, bo widzimy, że ekwipunek rywala nie powala, no i znowu Marki jako pierwszy żegna się z życiem. Miejmy nadzieję, że tutaj nic złego się nie stanie, no ale widzimy, że Darko jeszcze trafia terrorystę, pomimo tego, że był zaflaszowany, a ten myli się z tego skauta. I to był Kirby, jeszcze w międzyczasie Darko zdobywa eliminację, no i proszę bardzo, Sydney sobie skrócił swoją pozycję, łatwy frag na snajperze drużyny Unicorns of Love, jeszcze Morels, po raz drugi Morels, no i cóż można tutaj powiedzieć? Ale skoro Actina Pact jest w takim gazie, Actina Pact jest w takiej formie, no to na pewno napawa to optymizmem. Morels daje trafienie, jeszcze daje trafienie Sobol, na pewno już zrezygnowali całkowicie zawodnicy Unicorns of Love. Sydney daje jeszcze eliminację, Denim co prawda walczy, ale za chwileczkę Sobol będzie mógł widzieć swojego rywala, ale jednak minęli się w tym smoku. Zostaje sztyk w życiu Casey, no i Lunatic, dwa trafienia na koniec dla niego. I miejmy nadzieję, że finalnie podejmiemy do... No i widzimy dwa trafienia od Tecka, trzecie trafienie od Tecka, jeszcze raz Tecek! Tak więc Tecek z czterema trafieniami, teraz czy pokusi się o Ace'a, zostaje sam Halzerk. Naprawdę nie myślałem, Oskarze, że przejmiesz tutaj inicjatywę, ale tą inicjatywę przejął od nas Tecek. Ekonomiczna od norweskiej formacji, więc wydaje mi się, że za moment Isako Bors obejmie już dwupunktowe poprowadzenie, bo nie widzę innej opcji, chociaż to Kromen zaskakuje. On już wyciągał Nexa, a Tecek jest bardzo mocno poobijany. Ale Tecek już rozpoczyna fragowanie, jedna eliminacja zaledwie wpada na jego konto, bo Rubino bardzo szybko odpowiada. I czyżby się miał spełnić najgorszy możliwy scenariusz? Jeszcze Tecek obrywa, cóż to był za strzał? Dlaczego Tecek był odwrócony bokiem do Rubino? I Tęcki idzie po więcej, a to była runda ekonomiczna od norweskiej formacji. Zostaje Mati, ale on nie daje rady, 36 punktów zdrowia na jego koncie. 50 oraz CZ-ka naprawdę zrobił użytek w takiej rundzie i będziemy wracać jak najszybciej do tego spotkania, bo za moment możemy się obudzić wynikiem 6-2. Radzi Faction. On już na drewnie zdobywa jedną eliminację. Patitek już na ziemi, ale nawrót bardzo szybko odpowiada. Mati w międzyczasie fraguje, ale Tęski! Trzy trafienia wpadają już na jego konto i zostaje osamotniony Next. On po raz kolejny nie daje rady i naprawdę Tęski hat-trick. To Nordavind ma przewagę 5-3.
Jeszcze Tecek tutaj nie składa rękawic, jeszcze Nex daje trafienie, tak więc proszę bardzo, robi nam się już tutaj wyrównanie. No i teraz czy wiemy, gdzie znajdują się rywale? Tak jest, Patitek łapie Radifactiona, tak więc jeszcze tylko musimy uważać. Ale jednak Nex łapie tutaj z shorta Halzerga, zostaje sam Rubino. I teraz czy spodziewają się go nasi zawodnicy, że on właśnie tutaj od respacetę będzie wychylał? Tak jest i Patitek daje trafienie. No i proszę bardzo, tak źle, tak niedobrze wyglądała ta runda. Na początku udało nam się zwyciężyć i miejmy nadzieję, że po raz kolejny, w kolejnej rundzie uda nam się odpowiedzieć naszym przeciwnikom. Ja już spisałem i Zakobors na straty, a oni w sytuacji 3 na 5 wygrywają taką rundę, a tym bardziej, że w takiej rundzie mogą wygrać, bo Nex już zdobywa jedno zabójstwo i Nex jedzi po więcej i Nex z kolejnym trafieniem. Bombsite B już jest przejęty, ale bomba jest właśnie daleko od tego bombsite'u. A wiemy, że Nordavind nie składa broni, oni chcą jeszcze walczyć. To będzie retake bombsite'u B za moment. Nex jest jeszcze źle wcelowany i to Halzer zdobywa jedno trafienie, ale Nex szybko odpowiada. Sytuacja 2 na 2 i nawrót z kolejnym zabójstwem. Halzer ostatni żywy, ale ten ze snajperką na szorcie nie ma jakichkolwiek szans. To musi być 4. runda dla dzików Izaka i to będzie 4. runda dla dzików Izaka. A za moment gracze Nordavind będą zmuszeni do grania rundy ekonomicznej z zaledwie jednym karabinem snajperskim. Patitek już z zajętym bombsite'em, a on będzie za moment przechodził, ale nie wiem, czy spodziewa się Radifactiona na tak bliski dystans. Ten zawodnik schowany pod drewnem, ale myli się. Ale mimo to Patitek również nie radzi sobie, ale Tecek w międzyczasie, on pod bombsite'em B zdobywa zabójstwo, tym samym zajmując bombsite B. Inex za moment będzie już do niego rotował, ale jakże długa przed nim droga. On na razie na telewizorze musi rotować bardzo szybko pod bombsite B. Tecek wcelowany, ale czy Nex spodziewa się, że dwóch zawodników będzie podchodziło od kuchni oraz od shorta? Wydaje mi się, że nie, ale Tecek naprawdę MVP tej rundy. On zdobywa to zabójstwo i po raz kolejny Tecek. 3 trafienia wpadają na jego konto. Piętą achillesową drużyny Izakobors są właśnie rundy pistoletowe. Tam, gdy nawet mają przewagę, wygląda to momentami bardzo źle. Nex nie daje rady i tak jak mówiłem, tęski już 2 trafieniami. Halzerk jeszcze z odpowiedzią. I to jest sytuacja 5 na 2. Bomba, bombsite B, przepraszam, jest zajęty. Bomba jest podłożona. I ta pięta achillesowa, czyli pistoletówki, naprawdę nie wychodzą graczom Izakobors. Tęski dokłada jeszcze 3 zabójstwo. I Patitek ostatni żywy. On jeszcze zdobywa jedną eliminację. Ale wydaje mi się, że maksymalnie może pokusić się o jeszcze jedną i to będzie na tyle. Chociaż Patitek jeszcze walczy! Hat-trick już wpada na jego konto i Patitek idzie po więcej. 2 zawodników schowane apartami B. Ale na razie pozycja Rubino jest znana, ale nie wiem, czy Patitek będzie spodziewał się 2 terrorystów w tej samej pozycji. Ale Patitek naprawdę nice try dla tego zawodnika. 4 zabójstwa w sytuacji 1 na 5. Norwegowie Mati ze skróconym domkiem. On będzie na bardzo bliski dystans tym pistoletem maszynowym bardzo groźny, więc miejmy nadzieję, że gracz Izakobors poradzi sobie wyśmienicie w takiej rundzie, bo on będzie miał za moment pełne ręce roboty. Tu aż 5 zawodników norweskiej formacji, więc Mati, liczymy na ciebie, liczymy, że w takiej rundzie poradzisz sobie wyśmienicie. 2 trafienia już wpadają na jego konto, ale bombsite za moment będzie przejęty, bomba również będzie podłożona. Tęski bardzo mocno poobijany, naprawdę nawrot radzi sobie nieźle. Ale Kromen, on 14 punktów zdrowia, ale co robi Halzer oraz Kromen? Ta dwójka zdobyła jeszcze po eliminacji, a Nex jest bardzo mocno poobijany, więc żeby to się nie skończyło... Kontra, Tec... Żeby to się nie skończyło dla naszych zawodników, bardzo źle, Kromen kontra... Żeby teraz czasem Kromen, ależ... Będzie szansa dla nawrota, Rubino bardzo mocno obity, jeszcze tylko jeden strzał, no ale jakimś cudem Rubino uchodzi cały z tej sytuacji. No i jest tutaj Kromen, który już bez żadnych problemów eliminuje nawrota. No ale w końcu Nex też daje trafienie. Bomba już na bombsite B. A tam schowany jeden z naszych zawodników. No i jeszcze Patitek w międzyczasie łapie Rubino, ten, który był mocno ubity. No ale tutaj będzie wcelowany Kromen. I teraz jeżeli Patitek wychyli, to raczej to będzie łatwe trafienie dla Kromena. No i teraz wiemy, gdzie znajduje się ostatni z żywych. Jednak Nex nie broni tej bomby na raz. Kromen jeszcze czeka. No i zobaczymy, czy Nexowi uda się zdobyć trafienie. Nex broi, wie, gdzie znajduje się snajper. No ciężka, ciężka tutaj sytuacja, ciężka przeprawa, ale jednak Nex daje radę, no i proszę bardzo, będzie miał jeszcze tego czasu, żeby tą bombę spokojnie rozbroić. No i proszę bardzo, tym razem to my z tym gorszym ekwipunkiem zaskakujemy swoich rywali. 2 terrorystów w okolicach łącznika, Mati zdobywa pierwsze zabójstwo, Kromen już na ziemi i tym samym gracze atakujący przyspieszają, ale Mati, naprawdę ten zawodnik jest na posterunku, wymiana 1 za 1 i tym samym mamy wyrównanie 2 na 2, a Nex był pod bombsite'em. Ten zawodnik musi pędzić, ile ma sił w nogach. Mati osamotniony pod bombsite'em, ale Nex już do niego dochodzi.
Sytuacja 2 na 2. Tęski kontra Radi Faction oraz polski duet Mati oraz Nex. Będziemy mieli jeszcze podsadzkę na schody, ale tego spodziewa się Nex i on zdobywa tą eliminację. Tęski już na ziemi, ale Radi Faction wciąż daje radę. Sytuacja 1 na 2, ale wydaje mi się, że Izakoborz musi sobie poradzić w takiej rundzie. Jeżeli chcemy wygrać to spotkanie, musimy wygrać taką rundę. Radi Faction spokojnie sobie strajfuje, ale Nex kończy nam tę rundę. Sprawdza pozycję, tak jest Matiego, no i Kromen pięknie zagrał w tej sytuacji, no ale jednak jest Tecek, no i teraz Tecek kontra Kromen, teraz Tecek słyszał na pewno swojego przeciwnika, wie doskonale gdzie się znajduje, ostatni wow. Żywy Tecek daje tą eliminację, no i proszę bardzo, 15 do 12, co tutaj się wydarzyło, co tutaj się dzieje w tym spotkaniu? Wiemy, że już Bombsite A całkowicie przejęty przez naszych rywali, więc będziemy musieli tutaj odbijać, będziemy musieli łapać te eliminacje. No i daje eliminację Patitek, daje jeszcze eliminację Nex. Nie udaje się podłożyć bomby, tak więc na razie to jest dobra sytuacja dla naszych zawodników i zobaczymy, jak to wszystko będzie rozgrywane. Co prawda jest przy życiu Halzerk, jest ten snajper drużyny Nordavind, ale zobaczmy, pozycja Matiego, ona jest bardzo, bardzo ważna. Na razie tam się nie spodziewają go nasi rywale, no i teraz gdyby nawrót z domu tego fraga i tak też się dzieje, tak więc jesteśmy już w przewadze. Na pewno pozycja tutaj Matiego jest bardzo, bardzo kluczowa. Gdyby zdobył tą eliminację, ale jednak myli się i jeszcze Tęski daje eliminację. Zostaje sam nawrót, który bardzo mocno obity, no i nie miał najmniejszych szans. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądało. Są już dorzucone granaty przez zawodników Nordavind. No i jeszcze tutaj nawrot daje jakieś delikatne obicia i daje trafienie Patitek, daje trafienie nawrot. Dopiero Halzerk odpowiada. No i Tęski, gdyby jego się udało wyeliminować, no to już na pewno byłoby dużo, dużo łatwiej. No i teraz zobaczymy, co tu się teraz wydarzyło. Dlaczego Patitek zmienił tą broń? Czy tam się skończyły naboje? Fatalnie to wyglądało. Że Nex będzie w okolicach apartów, a Mati za moment może się nie spodziewać, że Halzerk będzie przechodził na łoku właśnie w okolice ławki. Niestety, Mati za moment powinien zostać złapany, ale Mati zaskakuje. Halzerk nie trafia dosyć prostego strzału i ostatni żywy Radi Faction. Czy Polacy to zakończą? Czy zakończą to zwycięstwo, to spotkanie wynikiem 19 do 16? Za moment się przekonamy. Nex jest bardzo dobrze wcelowany. Jeżeli Radi Faction zrobi krok do przodu, to będzie koniec tego spotkania. To jest koniec tego spotkania. 19-16. Koniec końców. Polacy wygrywają to spotkanie. Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur when you're working this hard.